Cześć, jestem Dawid i f***ał homary, będziemy robić... Malowanie żywej natury? To robi co? Malowanie. Możemy malować, no. Będzie nam pani siedziała i będziemy malować ją. Ją? Kogo? Panią. Pani będzie panią rysować? Nie, ty będziesz panią rysować. Jaką panią? Jezusie. Ty ty kliknęła mi, nie widzę timera. Biusi. Wow, gdzie jest? Nie ma. No tu jest timer, tu, na ścianie, kobieto. Nie ma. Jak nie ma? Nie ma. No jest, no tutaj był. Nie ma. No jest. Jest. Nie ma. To jest Widzowie, szybkie info. Założyłem skrytkę pocztową do wysyłania paczek, bo nie ukrywam, chciałbym zrobić odcinek z ich otwierania. Więc jeżeli chcecie, żeby wasze paczki pojawiły się na odcinku, zachęcam gorąco do wysyłania ich na ten adres. A teraz wracamy do materiału. Jak pani podobają się zajęcia? Albo tu, osobiście uważam, no. Czekaj. Zamknąć pysk, tak? Bo robię tu wywiad, dziękuję. Jakoś mam się napiąć, coś mam zrobić? Czekaj, bo robię trawnik. Tylko. Co ty robisz, Bugi? Po co ci zielony do mojego? Trawnik robię. Ty jaki masz kolor, Sirwen? Ja nie powiem ci. Dobra, narysowane. I ten szczur jak mu patrzy na płótno. Stop. Czemu nie mogę iść w bok? Nie mogę iść w bok. Autentycznie! Dobrze ci idzie, dobrze ci idzie. Rób dalej. Czemu ty masz żółty, jak ty mnie malujesz? Pysk tam! Ładny pomysł, dobra myśl artystyczna. Wiesz, to jest taki nauczyciel właśnie tej kurde sztuki w gimnazjum, nie? O kurwica. O, idealnie namalowane, tak. Nie bój się nacisnąć pędzel. Nie bój się. Płótno ma uzewnętrzniać twoje uczucia. Uważam, że zajęcia te są nad wyraz owocne, prawda? O, sakrable, gdzie jest mój pędzel? Uczymy się wiele o sobie, o swoich wewnętrznych przeżyciach. Bugi, gotów jesteś do pokazania swojej pracy? Tak. Okej, dobra. Dawidus przy spaniu z pierwszy. Można zaobserwować, że miał bardzo dobry towar, bo mu oczy zzieleniały. Towar był... Pierwsza klasa, wprowadzony z Holandii. Jako, że to jest nieco rzymska postać, tak? Sądząc po nazwie, to tutaj ocenę trzeba będzie wystawić również w ten sposób, iż... O, proszę. Z plusem. Ja myślę, że zasłużyłeś. Piąteczka. Super. To wiesz, twoja przyszłość. Nie! O tym, jak postrzegamy innych osobników tego pomieszczenia. Nazwałem to ładne. Les jebon. Tak jak mówi tytuł, można zobaczyć czerwonego zjeba. Idealne. Co to jest? Average debil. Co? Przecięty dytyny debil. I temu taka kreska jest? Tak, bo to tak naprawdę to powinno iść nieco inaczej. Co to znaczy? Że jesteś skancelowany, gość. Tylko mój lewy policzek, kurde, czy cały, bo już nie wiem. Ale ładna sztuka. Tak. Trochę abstrakcję mogę powiedzieć wręcz. Do mnie nie idź, bo ci nosi. Ja pierniczę. Nazwałem ją chujoza Dawidoza. Stawia wnętrze Dawida. Jego prawdziwe wnętrze. A to na górze to? To wytrysk emocji. Gdzie ty patrzyłeś mi na kutasy teraz? Nie, absolutnie. Ja myślę, że tutaj za autentyczność należy się również bardzo wysoka ocena. Będzie to jednak piąteczka tym razem, ponieważ tutaj można było, prawda, jeszcze coś dorobić. I generalnie wydaje mi się, że bardzo wzbogacające one są, tak? No tu masz to gówno do dostawania. Rysuj tu, mały czerwony gówniarzu. O, Bugi, ustaw się, będę ci malował jak swoją muzę. Zrobię z ciebie największą szkaradę, o. Zrobię z niego szmatę. Wzbogacające, czyli że nie spłukaciły cię już teraz, tylko cię wzbogacają na bieżąco. Tak, na bieżąco, bo za każdą godzinę państwo płacą 50 zł. A, państwo płaci? No, wychodzi na to, że pan. A, że my płacimy. My, ja płacę? No tak, oni mówili, że pan ich tutaj zabrał i że pan wszystko finansuje, w związku z czym ja oczekuję, prawda, zapłaty. A, bardzo wam przeszkadza, pójdę do kuchni po picie. Nic się nie stanie, my cię tylko adresowujemy właśnie. A to zaraz przyjdę. No kurde, gdzie ty jedziesz? Co jest z tą ręką?
No ja pier... A ja wiem, dlaczego ci się tak dzieje. Pamiętasz poprzedni obrazek twojej przyszłości? To już się zaczęło. Nie! No co jest, kur... Mówię ci, nie ćpaj tyle. Starczy ci... Nie, nie, kucu dużego gibona zapalić. Jakby tak było, serio się chyba już kurwa stoczył. O, widzisz? Ale patrz, patrz. Jak ja będę malować tak, nie? I nagle ci robię... Oj! To też mi się... No ale ty tak nie zrobisz sama siebie, a mi tak samo z ciebie ręka robi. Ale szkoda. Jak się panu podobają zajęcia ze sztuki? W plastyki? To jest plastyka, nie? Tak, tak. Fajnie wyciszają, można... Tak? Posiedzieć, porysować. To jesteś ty z twoją kobietą twoich ale marzeń, patrz, zobacz. O, widzisz to? Widzisz to? Zobacz. Patrz, jakie tango robi. Widzisz, co chodzi. To co to jest? To Biusi narysowała, a to też. To jest znak anarchii chyba, nie wiem. Tak jest! Anarchia! O kurwico, co mi się stało z lewym okiem? Z lewym okiem? Czekaj, poprawię ci. Nie tym lewym. Tym drugim tym lewym. Jego lewym. Czekaj. O kurwa, mrugasz teraz chyba. O. Aha! Koślawe oczy masz. Muszę zadać to pytanie. Nie. Zajebiste, tylko ogon taki za krótki. No i... O kurwa, zajebiste. To jest to. Oj, zmienił kolor. Aż mi ogon wyblakł taki długi. Pokaż mi, jak oglądasz swój ogon, bo się czepiasz, że masz niby długi, a nie kropki. No, tak. No, znajdź swój ogon. Pierdalej. Rysuj, tam jeszcze popraw. Cię tu? O, tak, no. Super, teraz zajebiście. Cieszę się. Perfekto. Fajnie. Szósteczka się należy, tak? Tak. O, tak myślałam. Jeszcze z plusem. Okej. Okay. Co to? Sięga po coś, ale nie wiem po co. No. Sięga po szlugę. To jest sztuka. Prawdziwa. Moja sztuka. Nie mogę znaleźć szarego, będziesz kurwa niebieski chuj. Już kończyliście, czy jeszcze nie? Dopiero twarz robię. No. Co? Myślę, co tu jeszcze doda, czegoś mi brakuje. Szarego koloru. Bierz ich troszkę na kanapę? Aha. A. Jak ty idziesz? Co ty robisz? O. What the fuck, rowerek? Czy ja słyszałem? Chyba tak. Co? Leon! Kolanem sobie drapisz barko. O, strasznie swędzi, czekaj. Oj, o. O, 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 o. O kurwa. Czemu jesteś zielony? Nie bie... O, no. Weź to z klipu. O. Co ty robisz? Nie mam żadnego pojęcia. Oglądaliście kiedyś TMNT? A, Żółwie Ninja. Tak, no, no. No to jest sprinter. Oj, ty, ty. Czekaj, kurwa, czekaj. No lasce chodzi. On jest upośledzony, daj mi piątkę. No jakby nie patrzeć, nóżki mu brakuje. No chory jest, bardzo chory. No dobra. Nie podoba mi się, że nasza nauczycielka siedzi, dupu kręci do nas w ogóle. Mów za siebie. Oho, odwzorowane, wow. Dokładnie tak. Dziwno, oki, backflipujący szczur, taki jak ten. Te strzałki tutaj mają, prawda, obrazować rotację tego gryzonia chyba. Jeden do jeden. Pasożyta ma w sobie, kurwa, ciebie i mi spierdala. Spadaj! Ale że pasożyta... Nie! Jakbyś potrzebował, Sirwen, coś, jakiejś pomocy, jeśli on cię wykorzystuje, jakkolwiek to mówisz? Pomidor. Skierowanie... Do poradni psychiatrycznej. Weź sobie. Dzięki. Najpierw był ten szczur jako Sirwen, ale po chwili sobie stwierdziłem, że to jest człowiek człowiekowi wilkiem i zrobiłem z niego wilka. A to nie jest tak, że wilki są samotne? Jak ci to powiedzieć, Sirwen? Ale hipnotyzujące oczy. Obróć się, masz z tyłu drugie. Gdzie? Ale dupsko! O, super, czemu minus? A czemu by nie? Czemu ty masz plusa, ja minusa? No bo jesteś minusem. A ty jesteś plusem, możemy się, wiesz, jakoś tak. Czekaj, to szybko screena zrobię. Patrz, patrz, patrz cały czas, patrz cały czas. Oto przed państwem czerwony jeż, trochę misio. Wygląda jak taki, no, przyjeb trochę, jakby nie patrzeć. No cześć, 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 cześć. Nie ma pani swojego pędzla? Aha! Czemu minus zero? Bo pan się do niczego nie nadaje, a poza tym powiedział pan, że mi nie chce zapłacić, więc no co ja mogę tutaj powiedzieć więcej?
O, dzięki, Buki. Dzięki. Jesteś zerem, ale chociaż plusowy. To zostało właśnie przedstawione w innej technice malarskiej. Nie wiem, jak się nazywa, ale maluje się ją tak właśnie tak. Więc w moim odczuciu jest to wierna replika. Włosy ma inne pana i ryj ma, jak mi się... No zostaw! Nie, bo... Dwa ci włożę w nos, kurwa, wiesz po co? Żebyś mógł sobie pierdolnąć potem tak o biurku, jej! Fenomenalna jest. I chuj. To jest Maciuś i on jest upośledzony. Bugi, to jest coś nie tak chyba. Uzdrowić ich miałem, kurwa, no nagle. Tak, no, uzdrow ich. Uzdrowiony! Pan to powinien się chyba na jakieś praktyki lekarskie może zapisać, a nie na plastykę. Przedstawiam wam pitruchę ze szczurem. Oznacza to, że pitrucha jest po prostu darmozjadem jebanym. No bo jak wiadomo, szczury żywią się gównem. Co? Kogo ja tu mam na tej plastyce? Ja nie mogę. Furka. Ej, czy tylko mi bierz i wyszła jako tako duży kutas? Mój szkic porządkowy, zobacz. Co to jest? A mój rysunek możemy pominąć? Nie, dawaj twój. O, powiedz teraz tu rysunku, no powiedz co to jest. Nic dodać, nic ujęć. Ej, ale to ma swój urok nawet. Jak dasz mu kurna dwa, to wychodzę. Daj mu trzy. Plusem nawet. The fuck? Urocze. Masz rów w kolorze twoich ust. Ale jak bawi. Nie jest upośledzona, od razu mówię. Na pewno. No, troszeczkę. Ja narysowałem to, co widziałem jako pierwsze. To nie dupę proste. Ładnie odwzorowana tutaj stopa, prawda? Tutaj połyskująca aksamitna pupa jest widoczna również. Zielone jabłko. Zjadłbym takie jabłko. Można ogon. To jest bardzo ładna praca. Mój obrazek trochę jest... Mój obrazek jest... Jest w dziwnej pozycji, nie powiem, że nie, bo to wygląda... Kurwa, jakbyś była w innej pozycji. Ale nie poszła, to biegniesz tak naprawdę, ty biegniesz. To bardzo szybko. Prędkością. Bardzo tak, szybko, no. Ale zapierdala! Bieg ku wolności. O, takie chwytające za serce. Czarne to są tylko kreski do biegnięcia, jak coś, to nie jest nic takiego. Ja mam nadzieję, że tutaj się nie okazuje. Nie. Szóstka z plusem, to jest no rewelacyjna jest, plata. No jest. Już jest stań obok tego rysunku. Ale... nie, nie tak! Budzi. Ale pozycja fajna, znaczy bieg fajny. Witam. Czemu macie się z panią? O, piękne, skończyłem. Podoba mi się to, że Silvem ma po prostu mordę w te płótno wsadzoną i rysuje. Buzi. Moje uszy! Ona to bębenki ma na pewno już wyjebane, bo ona była jeszcze bliżej. Nie masz psychy jeszcze raz. Ja nie mam psychy? Kurwa, zdradzasz mnie. Twoje włosy pachną, kurwa. Szamponem, ale nie moim. Dawid. Ja mam pytanie. Ty masz jakiś uraz do dzieci? Nie, czemu do dzieci? O, wygląda jak Agatka. O, widzisz? Sirwem, powiedz coś po leksiowemu. Wysłać z nic chuja. Weź bugi bedżirię. Pięknie krzyczysz, pięknie. Weź spójrz do góry. O, ja pierdolę. Proszę bardzo, to jest sztuka, tak? To jest po prostu sztuka w stylu Bolka i Lolka. Nie wiem, czy oglądasz taką bajkę. Oceń na 12 lat. Nie, mów! To nie jest dobra praca akurat. Oj, padło mu wiziarka! Halo. I bardzo fajna praca, prawda, tutaj nie zmieściła się niestety na jednym, więc mamy ja tutaj... Się... Tak, ty się ruszasz! Modularna praca, tutaj widzimy dobrze odwzorowane stopy, jest też nosek trójkątny taki, o! O! Równo śmieszny łap. Kiecka też ładnie tutaj, prawda, wszystko gitnie, więc teraz chwila, moment, trzeba zaczekać, aż przyjdzie pani profesor. O, wow, ale fajna praca! Tutaj się należy ocena za kreatywność. 4. Ale gruba, na ten nos. Jedno Tu będzie chyba trójka. No i łatwo. Stan. Zaliczony. Agatka, zaliczyłem cię. Ojojo, Agatka. Tutaj mamy, prawda, swego rodzaju nieporozumienie artystyczne.
No tak niezbyt, nie? Kotka. Co? Dobrze, uczniowie, w takim razie ja wam bardzo dziękuję za to, że tutaj przyszliście uzewnętrzniać siebie i łączyć się razem z płótnem i farbami. I zagadką, kurna mać, Sirwyn. O, ciekawe widoki, powiem ci, wiesz, z mojej perspektywy są. Tak? Mhm.